Witajcie w poradniku jak rysować mangę. W tym tygodniu zaczniemy bawić się kolorami, a swoją przygodę rozpoczniemy od skóry. Mam nadzieję, że nie wyrzuciliście do kosza swoich line artów z poprzedniego odcinka, ponieważ to tamte prace będą naszą taką kolorowanką. Barwy skóry. Nie może zabraknąć w takim odcinku opisu karnacji, a raczej na jakie rodzaje się dzielimy. Po co nam właściwie taka wiedza? A dokładniej po to, byśmy wiedzieli, które kolory będą się dobrze komponować z ową barwą skóry. Na początek powiemy coś na temat karnacji celtyckiej, czyli bladej o częstym różowawym zabarwieniu. I jak już powiedziałam, takim dobrym kolorem do dopracowania cieniowania skóry jest kolor różowy bądź blado-czerwony. Następnie mamy karnację północnoeuropejską, gdzie nadal jest to blada cera, jednakże bardziej mleczna i tutaj nadal kompatybilnym kolorem będzie różowy i czerwień, ale w bardziej mocnej odmianie. Trzecią karnacją jest środkowoeuropejska i to nadal jasna cera, ale nieco ciemniejsza od poprzedniczek, czyli łącznikiem kolorystycznym są lekkie odcienie błękitu, a nawet jasnego fioletu. Dodam również, że poprzednie kolory będą się świetnie komponowały. Kolejno karnacja południowoeuropejska, gdzie cera jest oliwkowa bądź bardziej śniada, kolorem udoskonalającym cieniowanie jest ciemny czerwony i mocny fiolet. Następnie karnacja azjatycka, czyli oliwkowa lub nawet złoto-brązowa skóra, gdzie kolorem wspierającym może być śliwka, a także lekki granat. I na koniec karnacja afrykańska, czyli ciemna skóra w kolorze gorzkiej czekolady. Oczywiście kolorem upiększającym jest ciemny fiolet, głęboki granat, a nawet mandarynkowa pomarańcz. Sposób na kredki. Jak już wiemy, jakie odcienie skóry istnieją na naszym globie, możemy przejść do praktyki. Jednakże nie śpieszmy się za bardzo. Musimy określić, jakie dokładne barwy będą nam potrzebne. Naszym celem jest cera jasna, czyli potrzebujemy kredki beżowej, pomarańczowej i czerwonej. Wspierającą barwą może być fiolet lub ciemny czerwony. Zaznaczam, że moje kredki są za totalne grosze, a swój zbiór kredek z przeszłości oddałam dzieciaczkowi, aby ćwiczył swój rysunek. Zatem ja pracuję na jakichś najtańszych produktach i pokażę, że braki ogromnej palety barw można nadrobić barwami, które są dostępne w zaledwie 24 kolorach. Tak więc powtórzę się, potrzebujemy beżowego, pomarańczu i czerwieni. Powinniśmy również przetestować krycie każdej z barw, byśmy mieli świadomość, z jakim produktem pracujemy, czy po połączeniu dwóch kolorów nie pojawią się różnice w kolorze, czy też łączenie to będzie wyglądało na łagodne przejście, do którego dążymy. Jak już mamy wybrane kredki, możemy rozpocząć pracę nad cieniowaniem. Na początek sięgamy po beżową barwę i pokrywamy owym kolorem całą skórę, tylko zaznaczam, pokrywamy tę część bardzo delikatnie, aby wyłącznie zaznaczyć miejsce, gdzie będziemy dokonywać magii cieniowania. Następnie miejsca, gdzie ma pojawić się cień, poprawiamy tą samą kredką do momentu, aż zauważymy różnicę w barwie, czyli odcień beżowy stanie się intensywniejszy. Czerwoną barwą podkreślamy miejsca padającego cienia, zaznaczam, tylko podkreślamy, nie zawracamy sobie jeszcze głowy łagodnym przejściem do barwy beżowej. Przy cieniowaniu polików najlepiej zastosować barwę pomarańczową, z tego względu, iż gdybyśmy użyli czerwonej kredki, to trudno byłoby nam dokonać owego łagodnego przejścia do barwy jaśniejszej, czyli miejsca, które uprzednio zaznaczyliśmy czerwoną barwą, musimy rozmyć pomarańczem, aby przejście było łagodne i miłe dla oka. Na koniec, jak już mówiłam przy typach karnacji, są pewne kolory, które mogą ubarwnić nasz rysunek, czyli dopracujemy cieniowanie poprzez dodanie barwy trzeciej i tutaj takim kolorem będzie mocny fiolet. Kolor ten zastosujemy przy poprawieniu line artu, czyli górnych części włosów, rzęs, a także okolic uszu. I tak właśnie wyglądają nasze kredkowe zmagania. Sposób na akwarele. Pora na malowanie farbkami i teraz powiem, że wyrzuciłam wszystkie porządne pędzle i zostały mi takie śliczne kryształkowe, a nimi się nie da malować. Właściwie miały one początkowo zwyczajnie ładnie wyglądać w kubełku na wszystkie rupiecie, a następnie malowałam nimi oczy. Tak, nakładałam cienie do powiek właśnie tymi pędzelkami. Dodam, że są one miękkie i bardzo przyjemne. Mówię wam, do nakładania make-upu jak nic się one nadają. Ale wracając, najpierw musimy poznać paletę barw, na której będziemy pracować. Rzecz jasna stosujemy barwę beżową, brązową i przetestujemy czerwienie. Możemy również zobaczyć, jak mieszają się dane kolory, aby nie decydować o cieniowaniu bez znajomości produktu. Przed przystąpieniem do malowania użyłam płynu maskującego na miejsca, które nie mogą zostać pokryte odcieniem skóry, a bardzo łatwo byłoby mi tego dokonać, więc lepiej się zabezpieczyć. Oczywiście malowanie zaczynamy od wypełnienia całej powierzchni najjaśniejszą barwą beżową. Następnie coraz ciemniejszą mieszanką beżowego odcienia zaznaczamy miejsca padania cienia. O poziomie tej barwy musimy decydować sami, ponieważ ja sama nie wiem, jaki kolor konkretnie skóry Was interesuje. Jeżeli przesadzicie z jakąś barwą, to macie nieco czasu do naprawienia błędu poprzez przyciśnięcie suchej chusteczki do papieru. Jest to taki magiczny Ctrl+Z w tradycyjnym wydaniu. W dalszym etapie najlepiej zabezpieczyć się w paletę, na której będziemy testować barwę, ponieważ teraz będziemy upiększać pracę poprzez dodawanie jeszcze ciemniejszych odcieni beżowego z mieszanką brązowej farbki. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy kolor nas w pełni satysfakcjonuje, to należy odczekać, aż farba przeschnie i wtedy ewentualnie nanieść poprawki kolorystyczne. Możemy również wykorzystać kolor czerwony do podkreślenia cienia, aby barwa nie była identyczna we wszystkich zakamarkach skóry. Zobaczmy jeszcze, jak prezentuje się praca po ściągnięciu lateksu. Porównajmy również obie techniki kolorowania. Dobra, nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy kontynuować nasze cieniowanie skóry, czyli będziemy malować markerami, a następnie pobawimy się nieco w rysunku cyfrowym. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!